Nazywam się Paulina Litwinow i wspólnie z moim kolegą z Filmoteki Narodowej Michałem Pieńkowskim zdradzimy kilka ciekawostek o przedwojennym filmie. 10 milionów klatek, tyle właśnie przeszło w ramach projektu Nitro Film do cyfrowej rekonstrukcji, a film, o którym dzisiaj opowiemy, został zrealizowany na początku lat 30. ubiegłego wieku. Nietypowy film o miłości z 1935 roku. Ekranowa para w postaci małej dziewczynki oraz Dobermana. A w jednej z głównych ról najlepszy komik przedwojennego polskiego kina Adolf Dymsza. Towarzyszy mu trzech innych świetnych komików: Kazimierz Krukowski, Konrad Tom oraz Ludwik Lawiński. Dziś opowiemy o filmie ABC Miłości. To może na początek parę słów o tej niezwykłej parze ekranowej. Odtwórczynią głównej roli w filmie ABC Miłości jest 4-letnia dziewczynka, ale to nie jest ta pierwsza, która pojawiła się na planie filmowym. Wcześniej wyłoniona dziewczynka z castingu bardzo źle znosiła atmosferę panującą na planie i denerwowała się niesamowicie. Dlatego zdecydowano, żeby ją podmienić na kogoś innego. I tak ostatecznie widzimy na ekranie córkę operatora, Basię Wywerkównę. Film jest satyrą panującą na ówczesne czasy. Tak, w tym filmie odnajdujemy bardzo dużo fragmentów takiej satyry obyczajowej na stosunki panujące w ówczesnym świecie filmowym. W latach 30. w Polsce było bardzo dużo szkół aktorskich, szkół filmowych, które obiecywały młodym ludziom, adeptom sztuki filmowej, wielkie kariery aktorskie. W rzeczywistości wiele z tych szkół było prowadzonych przez hochsztaplerów, którzy po prostu naciągali naiwnych ludzi na pieniądze. W jaki sposób na przykład finansowało się takie przedwojenne filmy? Trzeba powiedzieć, że w tamtych latach zupełnie inaczej zorganizowana była dystrybucja filmowa. Dzisiaj, kiedy jakiś film ma premierę, wchodzi jednocześnie na wszystkie ekrany w Polsce. Wtedy było inaczej. Premiera filmu w danym mieście odbywała się tylko w jednym kinie. Film na wstępnym etapie produkcji wystawiany był niejako na licytację. Właściciele kin z różnych miast oferowali jakieś wkłady finansowe i w zamian za to mogli oczekiwać prawa pierwszeństwa do wyświetlania filmu w danym mieście. Kiniarze zawsze byli przeświadczeni o tym, że najlepiej znają gusty publiczności i jeden z kiniarzy z Poznania uparł się, że ma tu zagrać Maria Bogda, bo jego publiczność bardzo ją lubi. Dodajmy, że Maria Bogda w 1929 roku wygrała plebiscyt na najpiękniejszą Polkę. I pewnie dlatego tak się podobała. Ja osobiście nie mogę oderwać się od ekranu, kiedy oglądam małą, radosną Basię Wywerkównę. Mnie z kolei bardzo podoba się, że ten film wreszcie teraz jest już prawie kompletny. Dotychczas znany był jedynie we fragmentach, a dzięki rekonstrukcji cyfrowej uzupełniliśmy go o prawie 18 minut nieznanych dotychczas scen. Dlatego tym bardziej serdecznie polecamy ABC Miłości po cyfrowej rekonstrukcji.